Siemanko, z tej strony Kiraj, zapraszam na kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj będziemy szli pod surowcem, pod ziemię, tam gdzie lubię. Mam nadzieję, że nic nas nie upierdzieli. Tak jak widzicie, przygotowałem się już na wyprawę. Oczywiście na ekumie nie stać, ale to może się zmienić za jakiś czas. 3 kilo żelazne, 2 kamienne. Mieczyki, żarcie, pochodnie i backpack, czyli plecak. Ale jeszcze w międzyczasie wam pokażę domek, bo już jest, domek jest skończony na zewnątrz, tak wygląda. Nie jest niby jakiś super piękny, ale jest domek. To jest najważniejsze. Waypointa też sobie zmieniłem. W środku póki co na dole nic nie ma, bo nie mam surowców, żeby cokolwiek robić. Tutaj tylko sekundkę jeszcze zmienię. O. No tu będzie najprawdopodobniej szedł kabel. Albo jakoś, nie wiem, jeszcze zobaczę. Do piwnicy. Tak jak mówiłem, w piwnicy będzie Industrial Craft. Będzie piwnica, Industrial Craft. Tam Craft chyba będzie tam wybudowany. Domek jeszcze jeden. Zobaczę. Góra. Nic nadzwyczajnego. Łóżeczko, na razie dwie skrzynki, crafting. Pomyślałem, żeby nie robić tu żadnych okien, oprócz tych wyjściowych na taras. Tylko zrobiłem sobie szklany dach. No, mi się wydaje, że akurat ładny pomysł. Dzień nie musi być bardzo jakieś super oświetlone, bo oświetlenie idzie od słoneczka. Będę mógł jakoś to ładnie udekorować. Się zobaczy. Sekundkę tylko zerknę. Czy można dywany tu robić? Modzie furniture. Mamy krzesełka. Nie widzę dywanów niestety. Szkoda. Chyba szkoda. By się jeszcze jakieś dywany pierdzielło. Ale to się pomyśli, się zobaczy. Nie, bo widzę, że są. A nie, są dywany. O właśnie, o to mi chodziło. Takie dywaniki. A, z jednej strony. No to tu będę musiał coś pomyśleć, może być dywany. No to taki mały taras widokowy. Tak nie wiem, albo tu będą panele słoneczne, albo tu pójdzie drabinka na dach. Dachu. No nie, chyba tu będą ustawione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć paneli się tu zmieści, to ładnie tu je ustawię. Tu może jakieś krzesełka albo coś. Zobaczymy. Widzę, noc się robi, więc trzeba się jeszcze położyć spać i idziemy na wyprawę. Na wyprawę po surowce, bo surowce są bardzo niepotrzebne, powiem wam. Niestety, nie mam ich w ogóle. Ja dzisiaj mam trochę tylko węgla. Przepraszam was sekundkę, bo mi leczo pisze. No, nagrywam Minecrafta. Niestety leczo mi teraz pisze, żeby nagrać kooperację z F1. A jak skończysz, a jak skończę, to idę robić. Sorki za niego, ale no niestety tak wyszło. On wie kiedy pisać. Niestety. Dobra, to my idziemy na wyprawę. Mam nadzieję, że leczu już nie będzie przeszkadzać. Tak jak dzisiaj tu sobie po... tak, dobra. Tak jak widzicie, tu sobie posadziłem dwie sadzonki. Można przesadzę. Rubera, aha, tu już nie mam. Rubera, czyli drewna z gumą. Guma będzie nam potrzebna do kabli. No i to posadziłem jedno drzewko, jedną jabłonkę. Będzie chociaż to jeść. Później będzie ich więcej, ale niestety ściąłem tyle drzew i tylko jedno jabłko miałem, więc nie stać mi było na więcej. I tak myślę, tu szklarni nie będzie. Tu będzie taki sad z drzewkami tylko. Szklarnię wybuduję gdzieś dalej. No jednak na szklarnię, no takie małe miejsce to nie, to jednak jest tyle tego. Przepraszam was, jeszcze sekundkę, bo mi z kim. Dobra. Jednak jest tyle tego, że będzie potrzebne większe szklarnie. Może tutaj pozbędę się tego.
Jak już patrzyłem, są chyba 3 czy nawet 4 kratki w dół. Chciałem sobie krowy sprowadzić. Tam na razie, żeby były. Co? To już nawet trochę tak nie pykło, bo dwie prowadziłem i obydwie wpadły mi w ruchome piaski. I ni w piździe, ni w oko nie można było ich wyciągnąć. Ja muszę to mijać, bo miał łopaty. Oczywiście łopata została, nie grałem. O, tu mam jakąś jopę. O, widać, ja już tu byłem. Zobaczmy, czy jest tu może jakieś zejście w dół, albo cóż, jakaś woda. Tu wykopałem wszystko. Nie. Tak, tam mamy tego bossa jeszcze jednego. Aha, tutaj był ten wypadek z creeperautkiem. Tam wybuch. Weźmiemy sobie... To jest nawet Amber Gold. Tak, Amber Gold. Jest. No, Amber się przydać może chyba do tam craft. Nie wiem, czy z niego do tam craftie można robić. Przedniej wersji tam crafta owszem można było robić. Wow. Oczywiście piach leci na łeb. Mogę szybko zbić. Tam widziałem węgiel. Mówię, co to jest, co tam? Dobra. Weźmiemy sobie ten węgiel, bo węgiel się przyda. Może niby tam mam stak węgla, ale węgla nigdy nie za wiele. Zwłaszcza jak będę miał generator do Industrialcrafta, na początku niestety będę jechał na węglu. Zanim ja jeden panel słoneczny zrobię, trochę pewnie nie. Tak. Nawet nie pamiętam, co było do paneli słonecznych. Ale no, na pewno, z tego co wiem, na pewno nic co się szybko zdobywa. Zgubiłem się. Gdzie to miałem iść? A, dobra, tutaj. O, cześć kolego. Nie! A, w ogóle tak mi się nie stało, tak bardzo. O, fuck. Snipers. No, panowie! Kurwa, zabiję mnie. No i pół HP! No, kamikadze, no. Kuziwa kamikadze. Fuck, on ma jeszcze enchantowany łuk. Ja zginę tutaj. Pierdolej. Kurwa, jeszcze jeden. Oh yeah! Hem. Nie no, zajebiście. O, mam strzałę w głowie i w szyi. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Weźmy sobie plecak. I tak muszę poczekać, mi się HP regeneruje, to sobie wrzucę do plecaka. No ja sam stanę, nie będę wrzucał. Nie wiem, że się no, dobra. Chciałem go przesunąć. Weź. Tak, czy tam jest gdzieś spawner, czy co? No kolejny. No chodź tu, no. Nara. Nie, to... No kuźwa kolejny, no wy to widzicie? O, jeszcze enchantowany łuk ma, nie wiem, może nawet padnie. No. O ty mendo. Nie dał łupy. Nie dał. Słyszę kolejne kosty. Tu musi być gdzieś spawner. Gruby kosty. Dobra. No, tu mamy Traystona. Tak, tu jest gdzieś chyba spawner, bo słyszę kolejnego kostka. Ale to spawnerem się zajmiemy. No, zaraz zrobimy jasne chatę. Żelazo. Jest grawe. Grawe się przyda do podsadzenia. A żelazo nam się przyda bardzo do wielu różnych rzeczy, powiem wam. Dobra. Wejść. Odlukać. Jak tu wygląda sytuacja. Mam wodę kapie. Wow, ale tu jest jopa. Wow, nice. Będzie to zbierać, widzę węgiel, dobra.
Zaraz to wszystko pozbieram. Żeby nie było, że omijam. Chcę sobie mniej więcej rozświetlić. Zobaczyć jak tutaj... O, jest posek. To jest na szczęście tylko pojedynczy. Aha, bo tu jest wyjście. Aha. A, tu jest jeszcze wejście. Nie, dobra, dobra, wróćmy tam, bo tam widziałem jest sporo wrotów. Weźmy sobie koper. Achievement get, new or winner, nice. Mam nadzieję, że... Aha, od razu mówię, jestem cały czas teraz na wersji 1.4.7. Nie wiem, czy jeżeli wyjdzie nowa wersja, czy będę przechodził. No nie chcę się bawić, szczerze mówiąc, z tymi modami i czekać na to wszystko. Więc możliwe, że po prostu będę siedział na wersji 1.4.7 dosyć długo. Chyba, że po prostu już nie będę miał co robić. No zakończymy, mogę to powiedzieć, sezon pierwszy i wtedy dopiero w drugim sezonie będziemy na wersji 1.5. Może już nawet wtedy będzie wyższa, nie wiem. Zależy co Mojang planuje. Ale według mnie trochę za dużo tych update'ów jest z Minecrafta. Zwłaszcza dla osób takich jak ja, którzy grają, które grają na modach. Jest tego za dużo, nie można ogarnąć. Ja pierdzielę. O, dawa. O, złoto. O, nice, tamta. Minecraft się przydał, będzie można od razu różkę zrobić. Książkę. O. Mogę to? Mogę. Nie będę marnował teraz tych dwóch pilotów żelaznych, bo one mi się przydadzą na pewno później, może diaksy znajdę. Trzy diaksy i idziemy do netheru. Wtedy w netherze, piszcie mi w komentarzach, czy jeżeli znajdę diaksy i postawię portal do netheru, czy chcecie, abym nagrywał wyprawę do netheru po surowce. No, bo tak naprawdę do netheru pójdę tylko po surowce. Tam będzie tego dużo więcej. Tylko, że zanim będę w netherze, by się przydało mieć już generator i macerator chociaż. Wtedy w maceratorze miałbym więcej tych surowców, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym nagrywał wyprawę do netheru, jeżeli tam się uda dostać. No wiecie, no większa ilość materiałów mi się przyda. Tylko, że w netherze to będzie dosyć może być nudne, bo będę po prostu kopał do bólu. Aż się cały pletek nie zapełni surowcami, więc od razu mówię. Znaczy no tutaj tak naprawdę, tutaj chociaż jakieś mobki mogą być. Tu mogę, what the fuck, yeah. Tu mogę z mobami powalczyć, a tam nawet nie mam zamiaru ruszać pigmenów, przynajmniej to lawa nie ma być. Więc od razu mówię, że tam będzie nudno. Bo jedynie co to mogą być śmigiem... Kurwa! Wow! I like it! Jak jebło to miarz wyjebał w powietrze. No świetnie. Pierwsza śmierć zaliczona. Kurwa jebane ogórki, ja pierdolę. Na zawał kiedy zejdę przez te kutasy. O god! No zejdę na zawał przez te... przez creepery. No zejdę na zawał, naprawdę. O Jezus. Sąsiedzi pomyślą, że mordują tutaj kogoś. A byle tylko w to nie wejść. God. God, why? Nie, przejedę, ja idę po swojej tęki. Tyk. Tutaj. A to nie mam czym. Byle nie straci tych itemów. No tu nic nie ma, po prostu. No co za kutafon. No. By go szlak trafił. Ech, mam wszystko. Fuck you, bitch. Tak, jest plecak, na szczęście plecak przetrwał. Ale niedobrze, bo nie widzę. Cholera.
Gilofa i jednego miecza. A, ten jest na dole leży. Tak. 7. No ja jeszcze będę wyjechał. Wyjazd. No kuźwa, mam ja do... Ciebie zejść? Gdzie jestem? Wciągnie. A, moje zarełko tu. No ja bym się rozsypał, nie? Tak tyle. Jest drugi miecz. Kilo. Są nici. Fuck you. Parytu. Rozświetlę, żebyście widzieli. Kurwa, kolejny creeper, wypierdalaj. Ty! Osama! O, widzę Michał. Nie no, muszę zrobić kamikadze i zabić tego szybkostkę. No. No zaraz tu znowu debnę, ja pierwszy. Ty! Padaj. No, wyjazd! Ale żebym się rozsypał, no niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Rabel. Mogę wydobyć to tym kilofem? Mogę na szczęście. No tak, że mi wcięło 1 kilo. Wcięło mi jeden żelazny kilo, no ja pierdzielę. Mówię, tu żelaza jest trochę, ale no... Żelazny kilo to żelazny kilo. Czekajcie sekundę, wrócę sobie... Te ważniejsze rzeczy na razie do plecaka. Żarcie tu... Plecak tu coś jeszcze. Musimy sobie pin. Zawsze, jak zawsze nie pomyślę, to później żałuję, dobra. Trudno. Traciliśmy 1 kilo, chyba że gdzieś na dole leży. Tak, wiem, kilofem rozwalać dyrta, że to mój sposób. Jest kila. Bingo. Uff. Zombie, ty to nie jesteś dla mnie przeciwnikiem, czyli to się nie boję. Ja to się creeperu pobawiam. Jak widać, jestem na raz dla nich. A, no co tam? Podejdzie, jebnie i zabije. Fajne uczucie. Złoto, złoto, złoto. Myślałem nad dograniem sobie modyfikacji Mokriczers, ale to nie wiem, zastanawiam się cały czas nad tym. I co z nimi jest ciężko, a co dopiero było na Mokriczers. Dobra, wejdźmy sobie tu trochę w dół. O, już sporo lawy. Mogą mieć diament. Nie. Wydobędźmy sobie paliwo do maszynki. To jest Prometheum Embers. To jest wszystko z tego modu z paragonem, ale ni cholery nie pamiętam nazwy tej modyfikacji. Aha, w tym odcinku, pod tym odcinkiem będzie... będzie lista nazw modyfikacji, jakie mam. Ty nie. Mam listę, mam listę tak dół. Jak mówiłem to już wcześniej, paczki modów nie zrobię wam, ale podam wam tylko listę modyfikacji. Wszystkie modyfikacje oczywiście będziecie mi mogli pobrać sorry, której teraz nie pamiętam nazwy, no ale będziecie mieli przysiuteńko w opisie. No i będzie dobrze, nie wiem. Nie, nie pamiętam, nie chcę was teraz kłamać, bo nie pamiętam nazwy tej strony, naprawdę. No a wszystko będzie w opisie to. Kurwa, tu jaka jopa w dół. Nie no dobra, zrobimy tak. Zakończymy sobie w tym miejscu może odcineczek. O kurwa. Jeszcze ekipa. No do widzenia. Idiota. Muszę do niego zejść i mu wpieprzyć. Jezu, ile tutaj stąd. Dobra. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia i pa pa.